Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 100 dzieci. Nagrywam dzisiaj bez kamerki, ponieważ tak strasznie się wystraszyłam tym, co odkryłam właśnie w 100 dzieci, że musiałam czym prędzej zacząć nagrywać. Słuchajcie, sprawa jest taka, nasza Mija jest w ciąży, na parceli jest jedyną dziewczyną, kobietą, a słuchajcie, nie ma już żadnej innej dziewczynki. Jeżeli teraz nie urodzi się dziewczynka, to istnieje spore ryzyko, że przegraliśmy wyzwanie, ponieważ nie wiem, czy zdąży jeszcze raz zajść w ciążę. Także stwierdziłam, że musimy tutaj wejść i musimy się przekonać, co to będzie. Więc mamy, tak jak mówię, niedzielę, jest po pierwszej czasu simowego, poród, zapytajniki, także już niebawem Mija chodzi jak wieloryb i będziemy sprawdzać, co to nam się urodzi. Niepotrzebnie wyprowadziłam tą Marcelinę. Naprawdę błąd życia zrobiłam, no ale już trudno. Co będzie, to będzie. Także ona gdzieś tam idzie coś myć. No powiem Ci, mogłaś to zrobić na dole. No, ale jak już tam wolisz, także czekamy na to i wieczorem też mieliśmy zrobić jakąś parbetówkę z tego, co pamiętam, tylko że właśnie sobota jakoś tak przeszła, więc może po prostu w niedzielę, tylko już Cię tam idziesz, teraz będziesz się kąpała. Strasznie mi się podoba to dwupoziomowe tutaj, ten dwupoziomowy dom, że to się wszystko tak odbywa, więc dobrze, schodzimy już na dół. Tam nasz pokój dziecięcy już czeka, nie wiadomo, co się urodzi. W sumie mamy miejsca na dwójkę dzieci, więc zobaczymy, co to będzie. Także czekamy. W ogóle ostatnio nam się rodzą sami chłopcy, nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Po prostu bez przerwy chłopcy. Tu widzę jakiś potwór znowu. Ale pisaliście mi, że można wtedy wchodzić, że widać go tylko jako dziecko, więc ja nie chcę już tego widzieć. On budzi brata, żeby brat chyba mu pomógł, ten z zielonym irokezem. Mija bardzo ucieszona, ale kochana, nie ciesz się, bo być może właśnie przegrałaś wyzwanie z moją pomocą. Tu przyszła poświrować przy roślinkach, chyba pogadać z roślinkami, ale w sumie jak bardzo się nudzisz, to możesz zebrać cały plon. Możemy też rozmnożyć nasze żaby, ponieważ dawno tego nie robiłam, także rozmnażaj. No i cały czas czekamy na ten poród, bo cały czas pytajniki. Plony zebrane, czwarta w nocy, gładzi się tutaj, widać, że już się czuje bardzo kiepsko, ale wciąż nic z tego, więc już jest praktycznie, no już jest po dziewiątej, a wciąż nic się nie dzieje, więc powiemy naszemu tutaj synowi, żeby zmienił strój na codzienny, następnemu synowi też, żeby zmienił strój na codzienny, ten chyba też ma coś w rodzaju piżamy, więc też zmień strój na codzienny. Te dzieci są chyba poprzebierane normalnie. Ten się akurat kąpie, Mija gdzieś się poszła kąpać. Tu sobie siedzi je w tym mini baseniku. I słuchajcie, będziemy robić tą imprezę, więc niech tutaj do nas przyjdą nasze dzieci i tak dalej, więc zaplanujemy wydarzenie towarzyskie. No i wybieramy prestiżowe przyjęcie domowe i gospodarz. Gospodarzem będziemy mieli Miję. Nie wiem, czy da się więcej ludzi. Da, więc to będą wszyscy nasi gospodarze. Gości zapraszamy. Nasze dzieci, no to chyba przyjdą, prawda? Więc zaprosimy sobie tutaj Karola, ponieważ on będzie naszym przyszłym mężem już niebawem. Filipa, Konrada, Alana, Lenę, Tomasza, Marysię, Christiana, Paulę. Nie wiem, czy już nie przesadziłam. Sebastiana, Marcelinę. I tyle, jeżeli chodzi o osoby, które mam tutaj w znajomych. Mało coś, mało. No to tych dwóch klikniemy, że ich zapraszamy. Artysta, miksolog i żywieniowiec. To nie, coś będziemy sobie jeść rzeczy domowych, także organizujemy. To jest nasz dom, chyba tak, o jak dziwnie wygląda, więc właśnie w tym domu i przyjęcie gotowe. Gospodarze wykonują interakcje z gośćmi. Czy to są na... Ojej, parach się przebrał. Patrzcie, jak się przebrali. Okularki ma. Nasza mama się nie przebrała. Czy nasi goście nadchodzą? Tak. Nie będziemy robić, słuchajcie, tych wyzwań. Mogłam w sumie tego nie robić. Bo zapomniałam o tych rzeczach. Także zbliżają się do nas. Widzę tutaj Lanę. Tu kto to idzie taki smutny? Karol? Nie, nie bądź smutny. Zaraz cię tutaj... Spróbujmy go pocieszyć i pocałować. Bo nie ma już pocałowania. Teraz będzie mieć coś całowania. Flirtuj. Tak, bo ja planuję, wiecie, że to będzie przyszły mąż Mii. Gdy tylko już zejdzie z niej ten obowiązek rodzenia dzieci. O ile przede wszystkim uda się go komuś przekazać. Jeżeli będzie mieć jakąś... Oj, praca domowa. O ile będzie mieć jakąś córeczkę, bo na razie nie mamy. I sytuacja jest trochę napięta. Tu nasze dzieci tutaj się... Panoszą po naszym domu, więc bardzo fajnie.
Znaczy, że się panoszą to tak średnio, ale fajnie, że są i tak tutaj spędzają wspólnie czas. Jakaś muza tutaj leci i w ogóle. Gdzie ten twój Karol? Tutaj. Że będą jakieś flirty. Zobaczcie, coś wam pokażę. Tu mamy Karola. Karol, proszę bardzo. A tutaj syn Karola, który jest do niego mega podobny. O, zobaczcie. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to podobieństwo. Jest. Gdzieś tu jest też jego drugi syn, chyba ten z takim afro. On już jest troszeczkę mniej podobny. I on mi się kojarzy z Bruno Marsem. Tu coś się dzieje, tu jakieś są przytulaski, więc... Pociesz go, bo on taki smutny, a nie powinien być. Myślałam, że to jakieś rapsy lecą, a tu ta woda szumi. Kurde, co z tym porodem, słuchajcie. Jest wykończona, chce jej się spać. Tu przyjęcie trwa, napijesz się może kawy. Zapasz kawę. Zobaczcie, ile ludu w domu. Tutaj zobaczcie, tańczące dwie siostry. Są tak z sobą zżyte, aż nie mogą się rozdzielić. Zobaczmy to od przodu. O nie. To jest przerażające. I nasz Konrad, i nasza Paula. Alan, wszyscy. Przyjęcie trwa, ja tutaj teraz sobie gawędzi z swoją córką Marysią. Konrad wciąż tutaj niestrudzenie. Christian, pomyliło mi się. Tańczy niestrudzenie. No ja nie wiem, czy to jest jakaś złośliwość. Tak długo to trwa. Czy zawsze to tak długo trwa? Czy ja po prostu teraz tak przeżywam? Także nie wiem, czy parę osób już wyszło. Chyba jakoś tak mniej jest tych ludzi, czy mi się tylko zdaje. Impreza powoli dobiega końca. I czy ona idzie rodzić? Nie. Myślałam, że się zbliża tu do tego pokoiku dziecięcego. Ale niestety nic z tego. No ja już nie wiem, czy po prostu na tym przyjęciu nie może, czy co, więc... Przyjęcie się już kończy, więc może tuż coś się wreszcie wyjaśni. Zabrała się, widzę, za sprzątanie. Z tym wielkim jak bania brzuchem chodzi i zbiera te naczynia. Gdzie ty z nimi teraz idziesz? Jeszcze położyła, więc wyrzucimy do śmieci, wyrzucone. No, kończy się już przyjęcie, kończy, bo w sumie... O. Niepowodzenie, nie zdobyło nagród. No trudno, nie liczyliśmy tu na nagrody, a po prostu na spędzenie czasu z rodziną. Tam idzie nasz Karol, ale Karol jeszcze nie ucieka i jeszcze damy ci buziaka na do widzenia. To nie jest nasz chłopak, żeby nie było, że łamię regulamin. Po prostu się tak mają ku sobie. A co będzie później, no to zobaczymy, bo chciałabym, jak wiecie, żeby oni później wzięli ślub i zamieszkali razem, ale widzę, że Karol ucieka. Nie zaczeka na tego buziaka. No ni huhu. Poleciał do domu. Wszyscy się rozchodzą. A Mija może wreszcie nie? Gdzieś tam lezie, słuchajcie. Gdzieś tam do niego lezie. O matko, dalej się nie dało zatrzymać. Wszyscy znikają. Karol czeka. Magiczne przejście, słuchajcie. Tak, magiczne przejście. Przyszła dać tego buziaka. Był buziak. Dobrze. A teraz wracaj już do domu. Rozpoczął się poród. Jest bardzo głodna, więc coś tam zamierza iść jeść. Tam właśnie chłopaki zrobili jakieś hot dogi, więc dobrze. I tutaj jakieś nasze dzieciątko płakało. Nie wiedziałam, co się dzieje, a to chodzi o to, że ktoś po prostu zepsuł nasz domek. Więc o, właśnie Mija, napraw ten domek. Później weź sobie porcję. I patrzymy, ile jeszcze do tego porodu teraz. 3 godziny, więc zaraz do was wracam. Niech ona sobie tutaj stuka i puka. Domek naprawiony. Tutaj Mija sobie coś je. No czy no coś, te hot dogi, czy coś takiego. I może później zawołaj na posiłek. Wszyscy przyjdą i sobie zjedzą, jak się obudzą. Coś w stylu śniadania. Nie wiem, czy jak kliknę to, o, da się już urodzić dziecko. Więc po prostu ją tutaj przyślemy, bo ja już nie mogę po prostu wytrzymać. Z ciekawości, co to będzie, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, jakie duże piersi jej obwisłe się zrobiły, co to jest? Widzę, że jest taka zła. Przyszła rodzić, patrzymy, co to będzie. No, kurde, bo powiem wam, że boję się trochę, mam nadzieję, że boicie się razem ze mną, bo nie chciałabym kończyć z tego wyzwania niepowodzeniem. Nie wiem, czemu dopuściłam takie sytuacje, że zapomniałam zostawić dziewczynkę inną niż Mija na parceli. To dziewczynka, Boże, jest, udało się. Więc ja teraz losuję z mojej różowej koperty. Tutaj co zawsze losuję. I mamy imię Alicja, więc wpisujemy Alicja. Alicja, tak, mamy to. I jest druga dziewczynka, słuchajcie, więc mamy... To jesteśmy urządzeni. I więc losuję jeszcze raz w mojej kopercie.
I tym razem mamy Zosię, więc druga dziewczynka. Zosia. Tak, udało się, także nie będzie końca na pewno. Odetnij się, odetnij się. Tak, i mamy dwie dziewczynki. Także spoko, jesteśmy urządzeni. I tyle, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Tak, bo chciałam, żeby to był taki krótki odcinek, ponieważ chciałam zobaczyć, co to będzie. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że cieszycie, że to nie koniec, a jeszcze podejrzymy Miję. Ile tam tych dni do zmiany? 11, więc spokojnie jeszcze zdąży jeszcze raz zajść w ciąży. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!